Do szczęścia wystarczy im dzisiaj remis, ale na pewno nie zawahają się, jeśli pojawi się szansa na zwycięstwo. No i zaczęło się, piłkarze Wisły Kraków przy piłce. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Dostrzegł dobrze rozwijającą się akcję. Słusznie, nie chce jej przerywać. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Strzał na wiwat. Niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobił. Cywka. No, z tego miejsca można strzelać. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Radosław Majewski. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Putnocki. Akcja skrzydłem. Darko Jewcić. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Wspaniale przechwycił. Poliong. Ładnie pomyślane. No, piłkę odebrał i stracił. Radosław Majewski. Dobre przejęcie podania w środku pola. No i strata piłki. Szansa dla Wisły. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Makuszewski. Radosław Majewski. Dobra pozycja do oddania strzału. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Poliong. No, z tak daleka nie da się. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz.
Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Nieudana akcja. Radosław Majewski. Makuszewski. Blisko pole karne. Trałka. Jewcić. Atakuje Lech. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Makuszewski. I po odbiorze strata piłki. Rafał Boguski. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Łukasz Trałka. Dobra interwencja obrony. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Dobra okazja. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Rafał Boguski. Maciej Gajos. No, kto przejmie tę piłkę? Cywka. Zbliża się do pola karnego. Ależ podanie jest okazja. Cywka. No, może być niebezpiecznie. Wiślacy. Będzie strzelał? Rafał Boguski. Jest okazja! Ojej, nie ma! Nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. Rafał Boguski. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. No, mogą teraz skarcić rywali. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Paul Young. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Oddaje strzał. Pięknie broni, brawo. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego, w szesnastkę. Mają problem z wybiciem tego dośrodkowania. Jest przejęcie i mają szansę. Nieprawdopodobna obrona. Szansa dla Wisły. Sędzia nie przerywa gry. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. O, nie wyszło to wybicie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie. Cywka! Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Kolejna bramka, prowadzą coraz wyżej. Tylko panowie, uwaga, nie roztrwonić tej przewagi. W tak ważnym pucharze trzeba grać do końca przy każdym wyniku, ale teraz to rywal musi atakować. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. Prowadzenie Wisły Kraków. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Spójrzmy, rzut rożny, Lech ma szansę. Zbyt słabe to dośrodkowanie. Piłka nie dotarła do celu. Ach, jak niewiele brakowało. Dobra decyzja. Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Odegrał ponownie piłkę.
Blisko pole karne. Makuszewski. No, strzela! Będzie rzut rożny. Uderza! Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Piłka wychodzi na aut. Rozpocznie Wisła. Rafał Boguski. No, ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. Trałka. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Niestety, stracił piłkę. Maciej Gajos. Radosław Majewski. Wołodymyr Kostewicz. Świetnie zablokowana ta centra. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Cywka. No, już blisko pole karne. Jewcić. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Zdecydował się na strzał. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Spisują się dzisiaj świetnie. Wiedzą, że muszą wygrać i to chyba dodało im skrzydeł. Grają pod presją, ale bardzo precyzyjnie punktują rywala i są na dobrej drodze do celu. Ale znakomicie to zrobił. Podkręcona piłka, nie do obrony. Takie gole ogląda się z prawdziwą przyjemnością. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Maciej Gajos. Trałka. Atakuje Lech. No nie, z tak daleka nie można zagrozić. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Niesamowicie groźnie! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Strata, co zrobi przeciwnik? No, może być groźnie. Nad poprzeczką! Nieco przestrzelił. Ładnie się złożył do tego strzału, ale nie zdołał skierować piłki nieco niżej. Maciej Gajos. Wybiega na pozycję. Bogucki! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! To był niesamowity popis panowania nad piłką. Fantastycznie się urwał obrońcę, a później bezbłędnie wykończył akcję. Jak widzicie... Widzimy w powtórce, był to piękny, finezyjny strzał i praktycznie bramkarz nie miał żadnych szans. To prawda, znakomite techniczne uderzenie. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Pierwsza dość jednostronna. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Lech w ofensywie. Będzie strzelał? Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki i wraca do gry. Może spróbować szczęścia. Gol, bramka dla Wisły. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają... No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać.
Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Rozgrywa tutaj dzisiaj świetne zawody. Jest zdecydowanie najmocniejszym punktem swojego zespołu w tym meczu. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranach analizie jego strzałów. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ryzykowna, ale udana interwencja. Radosław Majewski. Wybijają teraz do przodu. Ale wspaniale teraz! Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. No i szykuje nam się zmiana w drużynie Lecha Poznań. No piłkę odebrał i stracił. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Rozpoczynają kontrat. Wychodzi na czystą pozycję. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Rakels. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Wybita piłka, ale kiepsko. Bogucki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Łukasz Trałka. Ależ go wypatrzył. No, może być niebezpiecznie. Wiślacy. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobre, skuteczne podanie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Łukasz Trałka. Uderzenie. Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda tego znakomitego podania. Szansa dla Wisły. Piłkarze Lecha za moment z autu. Wymiana podań między dwójką graczy. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Wspaniale przechwycił. Nie było możliwości podania. Cofnął się do linii środkowej. Radosław Majewski. Atakuje Lech. Do końca meczu jeszcze pół godziny. No i mamy przywilej Radut! Ajaj, nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Lech w ofensywie. Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. No, już blisko pole karne. Tracą piłkę. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Trałka. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Poliong. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Nieudana akcja. Tak, tak, piłka w siatce!
Bramka po takim strzale. No akcja Stadionu Świata. Strzał niemal idealny. To jest piękne w tej grze. Ni stąd, ni zowąd mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie. No i mamy, Jacek, chyba piłkarza meczu, hat-trick w naprawdę imponującym stylu. Widać, że jest dziś w szczytowej formie. Ja nie wiem, czy tym hat-trickiem się zadowoli. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Blisko pole karne, może strzelać. Radosław Majewski! Strata i przy piłce rywale. Maciej Gajos. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Radosław Majewski! Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Wybił piłkę i oddalił zagrożenie od swojej bramki. No, teraz mają szansę. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Robi się niebezpiecznie. Niestety, stracił piłkę. No, będzie gol! To była niezła okazja, ale obrońcy skutecznie mu przeszkadzali. Rzeczywiście, wybili go z rytmu i zmusili do oddania zupełnie niecelnego strzału. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murawie. I to absolutnie potwierdza znane Państwu powiedzenie, że w futbolu wszystko może się zdarzyć. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Ależ pechowe podanie i strata. No, może być groźnie. Blokuje ten strzał, mogło być groźnie. Strata, co zrobi przeciwnik? Łukasz Trałka. Ależ uderzenie! Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Wychodzą do kontrataku. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Atakuje Lech. Pewnie wybronił ten strzał, chociaż nie było tam wielkiego zagrożenia. Wynik nie zmienia się od dłuższego czasu. Wyraźne prowadzenie Wisły Kraków, która teraz jest przy piłce. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Drybluje w stronę bramki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Oddaje strzał. Jest! Tak jest, gol! Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili. No tutaj trener popisał się nie lada wyczuciem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Nawet zdobywca bramki nie wydaje się zbytnio nią cieszyć. Masz rację, rzadko się widuje tak beznamiętną reakcję, ale strzelec zdaje sobie sprawę, że w końcowym rozrachunku niewiele to zmieni. Szansa dla Wisły. Dobra interwencja, blokuje centrę. Dobrze dograł. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Trałka.
Poljong. Radosław Majewski. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Radosław Majewski. Lech w ofensywie. Wychodzi na czystą pozycję. Wspaniała okazja. Jest w polu karnym. Jak to zakończy? Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. No i atak spalił na panewce. Będzie strzelał? Słaby strzał. W ten sposób nie odrobią strat. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ teraz luka na skrzydle. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Przejęli piłkę, popatrzmy. Maciej Gajos. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Kibice biją. Już zbliżają się pomału do podium, już odbierają.